Piotrze, no zapytam cię tak, czy ta łezka wokół ci się gdzieś tam zakręciła, no bo tak jak rozmawialiśmy, nie było tego widać na tym deszczu, ale chyba trochę taki moment wzruszenia był, bo to jednak kończy się przepiękna historia. No oczywiście, nie wiem jakim trzeba być twardzielem, żeby podczas takiej chwili ceremonii zakończenia, no ta łezka się nie pojawiła. Na szczęście było mokro, więc mogłem tego po prostu troszeczkę zatuszować. Ale widziałem na twojej twarzy przede wszystkim taką wielką radość, bo cały stadion skandujący twoje imię, nazwisko wielokrotnie, bardzo głośno dostajesz oklaski, no to jest coś, co tak wieńczy twoją karierę no, w sposób kapitalny. No dokładnie, bardzo fajnie, kibice naprawdę w super sposób mnie pożegnali, tak samo zarząd klubu czy koledzy z drużyny, naprawdę super pożegnanie, każdemu takiego życzę. Szkoda, że nie była to pierwsza liga, ale no, mam nadzieję, że chłopaki teraz pokażą, na co ich stać i ten awans będzie nasz. Na dobrej drodze. Super, zapytam cię, żeby się tak długo nie męczyć, ale co takiego najpiękniejszego jest w tej twojej karierze, co wspominasz? Czy te, może te awanse, bo ich kilka było, czy może jakieś inne historie, które tutaj najbardziej ci się będą kojarzyć tak pozytywnie? Teraz tak na szybko, żeby jakiś konkretny mecz, nie wiem, na pewno awanse bardzo cieszyły, poszczególne mecze, czy mecze nieraz z lokalnym rywalem, czy takie fajne mecze jak z Motorem Lublin. Było takich parę fajnych perełek w tej przygodzie w piłce, ale ogólnie każdy wygrany mecz cieszy. I chyba na tym przestajmy. A kiedy zdejmiesz temblak z tej? Temblak zniknie z mojej ręki za około 2 tygodnie, ale taka pełna sprawność, mam nadzieję, że około 2 miesięcy dopiero. Niestety no, okazało się, że troszeczkę ta kontuzja się okazała bardziej kłopotliwa. Co niż... dalej, Piotrze? Dalej. No teraz troszeczkę... Pochwalną się kibicą. Dokładnie. Będę zmieniał swój, że tak powiem, stan cywilny. Za 2 miesiące biorę ślub. Przeprowadzam się do Warszawy za swoją przyszłą żoną. No i zaczynam pracę zawodową, no i po tym czasie rehabilitacji mam nadzieję, że też w jakiś tam sposób wrócę do sportu. W jakiej funkcji, nie wiem jeszcze, ale no, przede wszystkim chciałbym wrócić do pełni zdrowia, a potem zobaczymy, co czas pokaże. No, chyba nie wyobrażam sobie, Piotrze, żebyś się nie odwiedzał kolegów i nie dopingował na kolejnych meczach drugoligowych. Nie, dokładnie. Wiadomo, że z Radomiakiem będę zawsze, w moim sercu jest i jak tylko będę mógł się pojawiać na meczach Radomiaka, będę to robił. Mam nadzieję, że też parę fajnych wyjazdów zaliczę. Dostałem super bluzę od kibiców, więc muszę się teraz godnie w niej pokazać na jakimś meczu wyjazdowym. Jeszcze wrócę do dzisiejszego meczu, to pożegnanie, zwycięstwo w takich warunkach, w takich okolicznościach. No chyba fantastyczna sprawa. Dokładnie, plus to, że chłopaki zrobili mi super, że tak powiem, prezent i ten mecz wygrali, to było chyba najfajniejsze w dzisiejszym dniu, że mecz się zakończył wygraną i oby takich wygranych więcej na Narutowicza i oby takich wygranych więcej na meczach wyjazdowych.